Cześć, ja jestem w trakcie robienia swojego makijażu, więc pomyślałam, że przyjdę do Was dzisiaj z testem nowego tuszu do rzęs z firmy Eveline. Także jestem bardzo ciekawa, jeszcze go nie używałam, więc z chęcią zrobię to właśnie razem z Wami. Tutaj, można powiedzieć, na antenie. Więc jest to tusz Extension Volume Professional Makeup Push-Up Volume and Curl, oszałamiający efekt push-up do 10 razy większy. No i tutaj mamy wypunktowane rzeczy, które ma zrobić nam dobrze ten tusz. Więc natychmiastowe podkręcenie, maksymalne pogrubienie, optyczne zagęszczenie i oszałamiający efekt push-up. Ja myślę, że jestem idealną osobą do robienia po prostu testów tuszu do rzęs. Mam tak malutkie rzęski, że ich praktycznie nie widać, nawet jak mam je czasami umalowane, to i tak ktoś pyta, czy mam je umalowane, więc no, niestety, takie życie osoby, która ma te rzęski krótkie, rzadkie i mało widoczne, to jestem właśnie ja. Więc cały czas szukam, wiecie, tego idealnego tuszu i mam nadzieję, że może dzisiaj go znajdę. Zobaczymy, nie wiem. Specjalnie nie czytałam żadnych opinii, nie oglądałam żadnych testów. Nie chciałam się kierować też opiniami innych, sugerować, wiecie, jak może być, a jak nie. Więc uznałam, że sama sprawdzę i tyle, będę sama wiedziała. Można go dostać za 12,99 w sklepie u nich na stronie. Tak samo można dostać w Rossmanie czy różnych drogeriach, Hebe i tak dalej. Wielu takich też mniejszych na pewno. No i co? 13 zł, więc bardzo fajna, niska cena. Oczywiście trzeba pamiętać, że co trochę są promocje, na przykład w Rossmanie, gdzie można zdobyć go za 50% ceny, więc wtedy wiecie, powiedzmy 6 zł, 6,5, więc wtedy to będzie w ogóle rewelacyjna cena, ale zobaczymy, czy właściwie i tak jest ten produkt warty po prostu kupienia. Więc co, ja sprawdzam, jedno oko pomaluję, drugie zostawię, żeby było widać, wiecie, jakieś porównanie. Specjalnie też nie malowałam jeszcze cieniami oka, żeby było po prostu lepiej widać te moje rzęsy, bo inaczej, gdybym miała ciemny cień, to i tak by nie było widać tych rzęs, uwierzcie. Ja maluję jedno oko i zobaczymy, jak to wygląda w porównaniu. Okej, ja już to oko pomalowałam i po prostu jestem teraz taka szczęśliwa i od razu radosna, bo po prostu widzę mega różnicę, mega. I tak być może Wam się nie wydaje, że to jest jakieś super, wiecie, że to jest jakiś super efekt i coś wow, ale uwierzcie mi, ja mam naprawdę bardzo proste rzęsy i dlatego też ich głównie nie widać. Dodatkowo nie używałam zalotki, bo zawsze chcę przy testach, żeby, wiecie, było widać efekt maskary, a nie zalotki. I tak widzę, jak bardzo różni mi się jedno oko od drugiego. I po prostu jak też różni mi się samo to oko już pomalowane od moich normalnych, umalowanych oczu przy innych tuszach, więc widzę różnicę po prostu w działaniu, więc mam naprawdę droższe tusze, które nie dają mi takiego efektu, ale zaraz Wam przybliżę. Tylko jeszcze chcę pokazać, jak wygląda sama tutaj, wiecie, szczoteczka, więc tak ona wygląda. Tutaj jest dosyć długa, a na końcu taka lekko podkręcona. Lubię taką długość, bo wtedy fajnie mi się lepiej jakoś działa. No i lekko taka podwinięta, króciutkie dosyć. Tutaj, wiecie, te ząbki, bardzo fajnie, tutaj cieniutki też jest na końcu, więc można ładnie, fajnie, wiecie, wszędzie dotrzeć. Bardzo podobna, jeżeli chodzi o tusze, te takie też z żółtej edycji, z Miss Sporty i Lovely, bardzo wszystkie podobne do siebie, łącznie teraz z tym, więc będziemy mieli trzy żółte tusze równie dobre. 13 zł i naprawdę teraz wiem, że warto, ale już przybliżam, pokazuję Wam co i jak. No i tak to właśnie wygląda, więc o, jak widzicie, oko jest dużo bardziej otwarte, wyraźne. Tutaj o, naprawdę moje rzęski są proste, a tu faktycznie są podkręcone, ale okej, sprawdźmy sobie, wiecie, z tym co jest tutaj napisane, to wszystko się zgadza. Więc natychmiastowe podkręcenie jest. Faktycznie bez zalotki mamy taki efekt fajny, podkręcony, więc to się zgadza. Maksymalne pogrubienie jest. Uwierzcie, zobaczcie, ja mam o takie cieniutkie rzęski, właśnie proste, niepodkręcone, więc naprawdę to jest do testów idealne, bo wszystko widać jak tuż działa, więc pogrubienie jest. Nawet na tych dolnych rzęsach widzę, że właściwie one dopiero się pojawiły, bo tutaj, o, spójrzcie, w ogóle ich nie widać, tak jakby ich nie było, a tutaj nagle okazuje się, że są, więc pogrubienie jest, bo dopiero stały się widoczne i u góry też jak najbardziej to widzę, szczególnie tutaj przy linii. Widać, jak ładnie jest pogrubione wszystko i po prostu, wiecie, objętość jest nadana tym rzęsom, więc jak najbardziej widzę ten efekt.
Optyczne zagęszczenie, no to już właśnie zdążyłam powiedzieć. Widzę to zagęszczenie, dodanie objętości rzęsom jak najbardziej. I oszałamiający efekt push-up. Ja tutaj nie wiem dokładnie, co producent miał na myśli, pisząc push-up, czy właśnie podniesienie rzęs. No to co, no rzęsy są podkręcone, takie podniesione. Ładnie to naprawdę oko wygląda. I ja jestem zadowolona. Naprawdę, patrząc na to, wiecie, jakie ja mam rzęski naturalnie, jaki mam efekt teraz. I patrząc na inne tusze stosowane przeze mnie, widzę efekt. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona, więc myślę, że przy kolejnej promocji w Rossmanie skorzystam z niej i właśnie kupię ten tusz, który mam u siebie pierwszy raz, więc tak wygląda różnica w pomalowanym, niepomalowanym. Jak widzicie, naprawdę u mnie nic nie widać tych rzęs, a tutaj oko wygląda zupełnie inaczej, więc jestem mega szczęśliwa, że taki tusz do mnie trafił, że miałam okazję go przetestować, więc o, tyle jeżeli chodzi o ten test. Więc jak najbardziej wart swojej ceny, wart przetestowania, wart sprawdzenia na własnej skórze czy na własnych rzęsach. Ok, więc ja teraz maluję sobie drugie oko, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym moim filmiku na kanale. Pa!